28 osób zatrzymano w Ełku po niemal 10 godzinach zamieszek. Do ulicznych starć mieszkańców z policją doszło po tym, jak w Sylwestra 21-latek został śmiertelnie raniony nożem przez pracowników jednego z barów. Zatrzymano 4 obywateli krajów arabskich. Dziś zostaną przesłuchani przez prokuratora, a w Ełku jest nasza reporterka Anna Kubik. Witam cię, Aniu. Dziś mężczyźni mogą usłyszeć zarzuty. Dowiemy się pewnie czegoś więcej o samym tragicznym skutkach zajściu, ale też zarzuty usłyszeć mogą osoby, które wzięły udział w zamieszkach już po tragicznych wydarzeniach. Powiedz, jaki jest plan prokuratury na dziś? Plan prokuratury na dziś to przede wszystkim pierwsza sprawa, ta sprawa zabójstwa 21-letniego Daniela. Tak jak powiedziałaś, dzisiaj w godzin wieczornych kończy się 48 godzin, w trakcie których mężczyźni mogą przebywać w tymczasowym areszcie bez postawionych im zarzutów. Dlatego te zarzuty dzisiaj na pewno zostaną postawione. Wiem, że około południa ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok nastolatka, która ma dać odpowiedź, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci. No i teraz śledczy jeszcze nie zdecydowali, czy będą przesłuchiwali jeszcze przed wynikami sekcji, czy będą czekali na wyniki. To jest plan pracy prokuratury. Teraz Państwo możecie oglądać to, co się dzieje na miejscu. Tutaj dalej są obecni policjanci. Możecie też Państwo zobaczyć skutki wczorajszych zamieszek, bo oprócz tej zniszczonej restauracji możemy mówić, tak jak na początku, 28 osób zatrzymanych, ale także dwóch policjantów, którzy zostali lekko ranni. Także o pracy policji, bo to jednocześnie praca w trakcie zamieszek, ale cały czas prowadzenie tego śledztwa przez policjantów. Dzisiaj o tym, co już udało się ustalić policji, rozmawiałam z rzeczniczką Komendy Powiatowej w Ełku. Policjanci wykonali wiele czynności procesowych z tymi zatrzymanymi osobami. Dzisiaj przekazujemy cały zebrany materiał do naszej miejscowej prokuratury. I dalsze decyzje w sprawie tych zatrzymanych osób, w sprawie ewentualnych zarzutów będzie podejmował prokurator. No i tak jak już mówiłam, przede wszystkim plan na dzisiaj to ewentualne postawienie zarzutów 4 mężczyznom. Przypomnijmy, to jest 2 Algierczyków, 1 Marokańczyk i 1 Tunezyjczyk. Prawdopodobnie dzisiaj usłyszą zarzuty. Jeżeli śledczy udowodnią im winę, może im grozić nawet dożywocie. W sprawie zatrzymano 4 osoby. Anna Kubik cały czas jest w Ełku przed barem, przed którym właśnie w Sylwestra doszło do zajść, podczas których młody chłopak został śmiertelnie raniony nożem. Aniu, powiedz, co z pozostałymi zatrzymanymi? No przede wszystkim możemy potwierdzić informację. Obywatel Tunezji usłyszał zarzut zabójstwa. To mężczyzna, który ma 26 lat. Z tego co wiem, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Zostaje 3 mężczyzn, 3 mężczyzn, którzy jeszcze nie usłyszeli zarzutów. Te zarzuty pewnie usłyszą w kolejnych godzinach. Wiemy także, że około południa ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok, która ma potwierdzić bezpośrednią przyczynę śmierci 21-letniego Daniela. Kolejno mężczyźni, którzy byli zatrzymani, są dowożeni do prokuratury rejonowej w Ełku. No i pewnie w ciągu kilku godzin kolejni mężczyźni będą doprowadzani i będą już usłyszeli zarzuty. Anna Kubik, i szczegóły działań prokuratury w sprawie śmierci 21-latka w Ełku. Potwierdzamy te informacje. Obywatel Tunezji dostał już zarzut zabójstwa właśnie w związku ze śmiercią tego mężczyzny. Dziękujemy, Aniu. A do tragicznych wydarzeń w Ełku odniósł się minister Mariusz Błaszczak. W Polskim Radiu szef MSWiA podkreślał, że Polska jest bezpiecznym krajem, a wobec winnych zostaną wyciągnięte konsekwencje. Zatrzymani są ci, którzy dopuścili się tego morderstwa. Z całą pewnością jeden spośród 4 osób zatrzymanych to morderca. Również zatrzymane są osoby, które dopuściły się czynów chuligańskich, niszczenia mienia. Wszystko w ręku wymiaru sprawiedliwości. Jest spokojnie w Ełku. Policja czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców. I ja chcę podkreślić, że zostaną wyciągnięte konsekwencje. To wymiar sprawiedliwości. To jest jego zadanie wobec tych, którzy dopuścili się zamordowania 21-letniego
młodego człowieka, ale także wyciągnięte zostaną konsekwencje wobec tych, którzy dopuścili się naruszenia porządku publicznego, czynów chuligańskich. To był nieszczęśliwy przypadek, to było nieszczęśliwe zdarzenie. Polska, jeszcze raz to podkreślam, jest krajem bezpiecznym. Ełk jest bezpiecznym miastem. Według naszych ustaleń faktycznie w tym barze kebab doszło do jakiejś historii, jakiegoś zdarzenia, które zaiskrzyło całą atmosferę. I tak naprawdę sam początek jest jeszcze dla nas do końca niejasny. W każdym bądź razie później nastąpiła taka sytuacja, że pokrzywdzony wziął dwie butelki napoju, z którymi wyszedł z baru, nie zapłaciwszy za te butelki. Właściciel lokalu z kucharzem pobiegli za pokrzywdzonym właśnie w celu wyrwania tych butelek. Cała sytuacja później skończyła się o wiele bardziej dramatycznie i tragicznie. Natomiast według naszych ustaleń dopiero po powrocie tych dwóch pracowników kebaba, właściciela i tego kucharza, dopiero po powrocie z powrotem do tego baru, drugi z Polaków, który był razem z pokrzywdzonym w tym barze, wychodząc z baru, jeszcze się cofnął i wtedy dopiero wrzucił tą petardę, o której tak szeroko jest właśnie... Do lokalu, do wnętrza wrzucił petardę. Czy do lokalu, czy przy drzwiach otwartych, tego dokładnie nie wiadomo, ale jakby w rejonie drzwi wejściowych, tak może być. Teraz niezabity rzucał tę petardę, tak? Jeśli chodzi o to, kto wrzucił petardę, to wrzucił to drugi Polak, niepokrzywdzony i już po zajściu, które spowodowało zgon pokrzywdzonego, więc jakby petarda była po morderstwie. Oprócz obywatela Tunezji, kto jeszcze został w związku z tym morderstwem przez państwo zatrzymany? Jeszcze został zatrzymany obywatel Algierii oraz obywatel Maroka, z tym, że w chwili obecnej ustalamy, ponieważ niektóre z tych osób miały podwójne obywatelstwo, miały też obywatelstwo polskie. A czy to prawda, że w marcu ubiegłego roku dochodziło również do takich incydentów, kiedy pracownicy innego baru z kebabem byli atakowani przez mieszkańców, także z użyciem noża mieszkańców Ełku? Jeden miał być trafiony nożem. Była taka sprawa, która również odbywała się w barze kebab. Ona została przekazana do prokuratury rejonowej w Olsztynie z uwagi na tło właśnie takie związane z obcokrajowcami i tamtejsza prokuratura prowadziła do końca tamte postępowanie. To też był atak z użyciem noża, tyle że ze strony mieszkańców wtedy? Znaczy, szczegółów tamtej sprawy, szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, wówczas pracowałem w Olecku, tylko tyle, że znam ją z tego faktu, że później została przekazana do innej jednostki, wiem, że tam się dalej toczyła. Jakie procedury jeszcze dzisiaj państwo będziecie przeprowadzać w związku z sytuacją? Więc tak jak mówiłem, oczekujemy na sekcję zwłok. Zaraz po sekcji zwłok wykonamy czynności z jednym z zatrzymanych. Nie wykluczamy, że wykonamy dzisiaj też czynności z następnym z osób zatrzymanych. Później na pewno co do sprawcy podejrzanego zabójstwo, wystąpimy z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie. Jeśli chodzi o tego drugiego, któremu ewentualnie przedstawimy zarzuty, również po czynnościach prokuratorskich rozważymy, czy nie wystąpić wobec niego z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Pozostała dwójka? Pozostała dwójka w zasadzie nie uczestniczyła w tej końcowej fazie najbardziej tragicznej tego zdarzenia i na dzień dzisiejszy jeszcze wykonujemy czynności, żeby ustalić całkowicie ich rolę. Natomiast na chwilę obecną przewidujemy zarzuty tylko dla dwóch osób. Co się dzieje z zatrzymanymi po wczorajszych zamieszkach? Zatrzymani po tych wczorajszych zgromadzeniach będą
Ich rola w tym zgromadzeniu będzie rozpatrywana indywidualnie. Będziemy starali się ustalić, co każdy z osób zrobił i dostosować tą odpowiedzialność właśnie do zachowania poszczególnych osób, mimo że jednak należy to rozpatrywać w takim szerszym aspekcie uczestniczenia w pewnym zbiegowisku, które narażało osoby i mienie na szkody. Jednakże będziemy starać się zindywidualizować odpowiedzialność każdego, więc to pewnie jakiś czas nam zajmie, gdyż musimy wykorzystać dostępne dowody, w tym monitoring zajścia, ale wstępnie przewidujemy, że pewne czynności dzisiaj, jutro będą z tymi osobami zatrzymanymi wykonywane, a będziemy je finalizować prawdopodobnie jutro już w prokuraturze po zebraniu odpowiednich dowodów. A wracając do Bójki, wszyscy byli trzeźwi? Jeśli chodzi o pokrzywdzonego, pobierzemy krew do badań na zawartość alkoholu. Natomiast jeśli chodzi o tego podejrzanego, to był trzeźwy. A czy to był nóż, czy to było maczeta? Bo mówi się o maczecie, czy to był bardzo długi nóż? Jakie narzędzie? Na razie jeszcze ustalamy dokładnie, jak to narzędzie zbrodni wyglądało, ale raczej o maczecie nie ma tutaj mowy. Raczej to był nóż, można powiedzieć, standardowych rozmiarów, ale jeszcze dokładnie ustalamy w oparciu o oględziny, okazywanie zdjęć, który to dokładnie był nóż. I do tego też potrzebna nam jest sekcja zwłok, żeby ustalić dokładnie rozmiary ostrza, więc tutaj przed tymi czynnościami nie chciałbym jakby prorokować, jaki to był nóż, ale raczej różne skrajności odrzucamy, to był nóż standardowych rozmiarów. Dysponujecie Państwo nagraniami z tej bójki, z zajścia? Niestety nie dysponujemy monitoringiem. To znaczy, że w ogóle go nie ma? Czy jeszcze Państwo nie w tym miejscu zabezpieczyliśmy wszystkie monitoringi z okolicy, natomiast według naszej wiedzy żaden monitoring nie obejmował miejsca zdarzenia. Dużo świadków zostało już przesłuchanych? Szereg osób zostało już przesłuchanych w tej sprawie. Co grozi mordercy? Jeżeli zarzuty się potwierdzą, za zbrodnie zabójstwa grozi kara dożywocia. Czy podejrzany i ofiara znali się wcześniej? Może macie taką wiedzę Państwo? I czy wcześniej któraś z tych osób była notowana przez policję? Pokrzywdzony był notowany, był wcześniej karany. Również ten kolega, który przybywał w lokalu, również miał jakąś przeszłość związaną z ukaraniem przez sąd. Natomiast jeśli chodzi o sprawcę, nie mamy tutaj żadnej informacji, aby był wcześniej w Polsce karany. Natomiast co do pytania o to, czy się wcześniej znali, na razie takich informacji nie mamy, żeby w jakiś sposób utrzymywali jakieś relacje. To prokuratura w Ełku i konferencja prasowa związana z tragiczną śmiercią w noc sylwestrową 21-latka z tej miejscowości. Zarzut zabójstwa dla Tunezyjczyka. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, grozi mężczyźnie nawet dożywocie. Do tego tematu jeszcze 106-letni Tunezyjczyk usłyszał zarzut zabójstwa 21-letniego Daniela z Ełku. Podejrzany przyznał, że podczas szarpaniny użył noża. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla niego. Do tragicznego zdarzenia doszło w Sylwestra przed jednym z barów. W Ełku jest Anna Kubik. Dzień dobry, Aniu. Czy wiemy dokładnie, jakie były okoliczności tego zdarzenia? Tak, my akurat jesteśmy jeszcze przed prokuraturą rejonową w Ełku, bo to tutaj właśnie śledczy poinformowali nas o szczegółach dramatu, do jakiego doszło w sylwestrową noc w Ełku. Wiemy, że 21-letni Daniel przebywał w jednej z restauracji. Tam miał opuścić lokal, wynosząc dwie butelki napojów, za które nie zapłacił. Zaraz po tym zdarzeniu z lokalu wybiega dwóch mężczyzn. To właśnie Tunezyjczycy.
Brytyjczyk, 26-latek i jeszcze szef kuchni. Między mężczyznami a Danielem dochodzi do bójki. To wtedy też padają dwa ciosy nożem, które okazują się śmiertelne. 21-letni Daniel umiera na ulicy. I tak jak powiedziałeś, dzisiaj 26-letni Tunezyjczyk, który usłyszał zarzuty, jest podejrzany o zabójstwo Daniela. Złożył obszerne wyjaśnienia, przyznał się także do stawianych mu zarzutów. Przyznał się, że to w jego rękach był nóż i to on zadawał śmiertelne ciosy. Podejrzany, przesłuchany ustosunkował się do zarzutu w ten sposób, że przyznał, że w trakcie szarpaniny z pokrzywdzonym używał noża i mógł zadać ciosy nożem. Nasze wstępne oględziny wskazują na to, że rana została zadana w okolice serca i w okolice nerki, więc to oraz szybkość spowodowania zgonu, który praktycznie nastąpił bezpośrednio po zadaniu tych ciosów, to mogłoby wskazywać na działanie umyślne. Co ważne, śledczy także wyjaśnili wątek petardy, o której wczoraj już Państwa informowaliśmy. W momencie, kiedy doszło do bójki między Danielem a dwójką mężczyzn, jego kolega, który także z nim był w tym momencie, miał wrzucić do lokalu, bądź też jeszcze tego śledczy nie potwierdzają, w okolice lokalu petardę. Wtedy nastąpił wybuch. Jak wiem, nieoficjalnie chłopak po prostu chciał odciągnąć uwagę dwóch mężczyzn, którzy bili Daniela, tak by przestali atakować 21-latka. Śledczy także poinformowali o tym, że nie wykluczają, że jeszcze jeden z zatrzymanych mężczyzn usłyszy zarzuty. Niekoniecznie mogą być to zarzuty związane z zabójstwem. Te zarzuty mogą być lżejsze. Dzisiaj mężczyzna zostanie przesłuchany i może usłyszeć zarzuty. Co do dwójki pozostałych mężczyzn, którzy także zostali zatrzymani w sylwestrową noc, niewykluczone, że oni nie usłyszą dzisiaj zarzutów i zostaną zwolnieni do domu. Jak wiemy, tylko dwoje mężczyzn zaraz wybiegło na początku za Danielem. Dwójka pozostałych mężczyzn pozostała w lokalu i oni nie brali udziału bezpośrednio w tej dramatycznej bójce. Co ważne, dzisiaj też prokurator mówi o tym, że skoro już został postawiony zarzut, automatycznie, to o czym też mówiłeś, zostanie wysłany do Sądu Rejonowego w Ełku wniosek o tymczasowy areszt na pewno dla 26-letniego Tunezyjczyka. Anna Kubik o tragicznych wydarzeniach w Ełku i ich konsekwencjach. Dziękuję Ci bardzo. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Do tego tragicznego wydarzenia doszło w Sylwestra przed jednym z barów. Aniu, dzień dobry. Jakie następne kroki planuje prokuratura? Przede wszystkim prokuratorzy postawili zarzut 26-letniemu Tunezyjczykowi, który składał wyjaśnienia w prokuraturze, przyznał się do zarzucanych mu czynów i przyznał, że to on zadawał śmiertelne ciosy. Proszę posłuchać, jak komentował to prokurator rejonowy w Ełku. Podejrzany, przesłuchany ustosunkował się do zarzutu w ten sposób, że przyznał, że w trakcie szarpaniny z pokrzywdzonym używał noża i mógł zadać ciosy nożem. Nasze wstępne oględziny wskazują na to, że rana została zadana w okolice serca i w okolice nerki, więc to oraz szybkość spowodowania zgonu, który praktycznie nastąpił bezpośrednio po zadaniu tych ciosów, to mogłoby wskazywać na działanie umyślne. 26-letniemu Tunezyjczykowi grozi dożywocie. W areszcie są jeszcze trzy osoby, to trzej mężczyźni, obcokrajowcy, którzy także zostali zatrzymani w trakcie sylwestrowej nocy. Śledczy nie wykluczają, że właśnie tymi kolejnymi krokami tego śledztwa będzie to, żeby postawić drugiemu z mężczyzn zarzut udziału w tej bójce. Niekoniecznie będą to tak ciężkie zarzuty, jakie postawiono Tunezyjczykowi. Jeżeli chodzi o dwóch kolejnych mężczyzn,
oni nie brali bezpośrednio udziału w bójce. Oni po prostu byli w chwili tego zdarzenia w lokalu. Niewykluczone, że oni dzisiaj zostaną zwolnieni do domów. Te 48 godzin, w moment, w którym oni muszą usłyszeć zarzuty, mija dzisiaj wieczorem, więc ta sytuacja na pewno zostanie dzisiaj wyjaśniona. Tak jak powiedziałaś, jeżeli chodzi o 26-letniego Tunezyjczyka, on na wolność nie wyjdzie dzisiaj. Prokuratorzy już złożyli wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy 26-letniego Tunezyjczyka. Przenosimy się przed prokuraturę rejonową w Ełku, gdzie konferencja prasowa dotycząca tych wydarzeń w Ełku, prokurator Wojciech Piktel. Zarzutu, jaki prokurator ma przedstawić podejrzanemu Tunezyjczykowi. Obecnie właśnie ten zarzut jest doprecyzowywany o obrażenia, które zostaną stwierdzone w trakcie sekcji zwłok, ale wstępnie ten zarzut się nie zmienia. To cały czas jest przestępstwo z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, a więc zbrodnia zabójstwa zagrożona karą dożywocia. Po przeprowadzeniu czynności z tym podejrzanym przez prokuratora z tłumaczem skierujemy wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy do Sądu Rejonowego w Ełku. W tym samym czasie będziemy na podstawie wyników sekcji zwłok również ustalać rolę drugiego mężczyzny zatrzymanego w tej sprawie, który brał udział bezpośrednio w szamotaninie z pokrzywdzonym. Prawdopodobnie temu drugiemu mężczyźnie również zostanie postawiony zarzut, ale nieco inny, gdyż on bezpośredniego związku ze śmiercią pokrzywdzonego nie miał, przynajmniej na tą chwilę tak uważamy, takie mamy dowody. Najprawdopodobniej tej drugiej osobie zostanie przedstawiony zarzut udziału w bójce z udziałem niebezpiecznego narzędzia. Również będziemy rozważać, czy wobec tej drugiej osoby skierować wniosek o tymczasowe aresztowanie. Nie wykluczamy tego, ale też uzależniamy to od postawy procesowej, od tego, o czym dowiemy się w trakcie przesłuchania i w trakcie analizy pozostałych materiałów dowodowych, które cały czas uzupełniamy. Jeśli chodzi o tą drugą osobę, to jest to obywatel Algierii. Kiedy możemy dokładnie, o której godzinie spodziewać się wyników sekcji zwłok? Wyniki sekcji zwłok mogą być znane w każdej chwili. Obywatel Algierii, tutaj wiadomo o Tunezyjczyku, który już usłyszał zarzuty, że miał 26 lat, był kucharzem. Coś więcej można powiedzieć na temat tej drugiej osoby, której grożą zarzuty? Na chwilę obecną tylko mogę powiedzieć tyle, że właśnie jest to Algierczyk, ale on też ma obywatelstwo polskie. Zostało mu przyznane obywatelstwo polskie, więc ma podwójne obywatelstwo i polskie, i algierskie. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. On był jakby właścicielem tej całej działalności gospodarczej na terenie Ełku, aczkolwiek my, tak jak wcześniej mówiłem, ustalamy, czy pod pojęciem właściciel wiąże się formalnie, prawnie właśnie właściciel danego lokalu, danej działalności. Co z pozostałymi dwiema osobami, które także trafiły do państwa aresztu, oprócz tych dwóch, o których pan już mówił? Jeżeli te nasze ustalenia się potwierdzą, to do tych dwóch osób, które są w naszym największym zainteresowaniu, jeżeli nie będzie żadnych innych dowodów wskazujących na związek tamtych pozostałych dwóch osób bezpośrednio ze zdarzeniem, najprawdopodobniej tamtym dwóm osobom nie będą przedstawione zarzuty, one występują w charakterze świadka i najpewniej jak tylko już nie będzie ich udział konieczny dla prokuratury, dla policji, zostaną zwolnieni. 28 zatrzymane osoby, 28. Co z tymi, którzy najbardziej tutaj wyrządzili te wszystkie szkody w nocy? Będziemy się starać zindywidualizować odpowiedzialność każdej z tych osób, tak żeby jak najpełniej dopasować, jak najpewniej dopasować odpowiedzialność karną każdej z tych osób do tego, co sam uczynił, bo wiemy też, że od jakby udziału tylko w takim zgromadzeniu, które wyrażało niechęć i oburzenie związane z tą tragedią, również zdarzały się przypadki użycia przemocy, a wręcz też i spowodowania obrażeń u policjantów, jak i też szkód w mieniu, więc będziemy musieli zindywidualizować odpowiedzialność każdego z tych zatrzymanych i też dostosować do tego odpowiedzialność karną.
Tym zajmują się obecnie policjanci i również prokuratorzy. Prawdopodobnie jutro będziemy finalizować tamte ustalenia. A jak tłumaczy się Tunezyjczyk tym, że wyciągnął nóż w trakcie szarpaniny? Obywatel Tunezji złożył wyjaśnienia i choć werbalnie najpierw się nie przyznał do zarzuconego mu czynu, to później jednak w swoich wyjaśnieniach potwierdził fakt, że w tej szamontaninie z pokrzywdzonym użył noża, który zabrał po prostu ze swojego miejsca pracy. W jaki sposób się tłumaczył, że po prostu sięgnął po takie ostateczne rozwiązanie? W swoich wyjaśnieniach podawał na pewien taki wątek, który się zdarzył w tym barze. Pewna rzecz, która trochę zaiskrzyła atmosferę panującą w tym barze, ale jeszcze chcielibyśmy to zweryfikować, sprawdzić, czy rzeczywiście tam doszło do, można powiedzieć w cudzysłowie, jakiejś takiej zaczepnej postawy. Na razie nie jesteśmy w 100% pewni, że tak było. W każdym bądź razie to była taka pierwsza faza tego zdarzenia. Druga faza, którą już wszyscy potwierdzają przesłuchani. Druga faza polegała na tym, że pokrzywdzony wyniósł z tego baru dwie butelki napoju, nie płacąc za niego. I to, biorąc pod uwagę tą wcześniej sytuację takiego pewnego zaiskrzenia tej atmosfery w tym barze, to doprowadziło, można powiedzieć, do takiej pewnej gwałtownej reakcji, że właśnie właściciel i kucharz udali się za tym klientem, który wyszedł z tymi napojami. I tak naprawdę później odebranie tych napojów stało się taką bezpośrednią przyczyną tej szarpaniny. A drugi Polak, który tam rzucił petardę, czy oni byli razem, tych dwóch Polaków, czy to był przypadkowy po prostu mieszkaniec Ełku, który miał taki wybryk, rzucił petardę do tego lokalu? Z naszych ustaleń wynika, że tych dwóch Polaków od początku było razem w tym lokalu. I właśnie rozdzielili się w tym momencie, kiedy ten pierwszy pokrzywdzony, późniejszy, wyszedł z tymi napojami. Ten drugi Polak przez moment jeszcze został w tym lokalu. Dopiero potem, jak po całym zdarzeniu, można powiedzieć po zadaniu ciosu pokrzywdzonemu, wrócili do baru i właściciel, i ten kucharz, wówczas ten Polak drugi wyszedł z baru. I po jakimś czasie jeszcze tam wrócił i wrzucił petardę w okolice drzwi, więc tak naprawdę z naszych ustaleń wynika, że petarda była faktem późniejszym w stosunku do wyjścia z tymi napojami i także późniejszym w stosunku do zadawania ciosów nożem. Został przesłuchany już ten drugi Polak, jakoś się tłumaczył? Ten Polak występuje w charakterze świadka i jego zeznania były brane pod uwagę przy dokonywaniu ustaleń. Tyle mogę. Czy nie było incydentów w tym barze? Czy właściciel tego baru nie był wcześniej w jakiś sposób atakowany, szykanowany? Nie mamy takich informacji, żeby wcześniej toczyły się jakieś postępowania wobec obsługi tego baru. Powiążecie Państwo właśnie to, co się wydarzyło z tym, co miało miejsce także w marcu ubiegłego roku, czyli z tym innym napadem także na pracowników obcokrajowców innego baru, gdzie też sprzedawano kebaby? Ja sprawdziłem tamte postępowanie właśnie w związku z zainteresowaniem tamtą sprawą. Tamta sprawa dotyczyła bodajże obywatela Egiptu i obywatela Algierii. Również dotyczyła obszaru lokalu gastronomicznego. Tam było używanie przemocy i też znieważenie. Wobec właśnie tych obywateli, o których powiedziałem, Egiptu i Algierii. Wówczas prokuratura w Ełku postawiła zarzuty dwóm osobom, przedstawiliśmy te zarzuty i zastosowaliśmy dozór policji. Później sprawa została przejęta do prokuratury rejonowej Olsztyn Południe i już dalsze losy tego postępowania tam jakby się ważyły. Ale tamte osoby, którym wówczas postawiliśmy zarzuty i które miały dozory policji, to są inne osoby, które występują w tej sprawie. W Ełku pojawiły się plotki, że godzina 16, przyjazd kibiców i wielkie rozruby ponownie. Czy coś do Państwa dociera, to takie informacje? Nie mamy takich informacji jako prokuratura, ale ja spotkałem się dzisiaj z siostrą pokrzywdzonego, która
apelowała o spokój, że jeżeli ktoś ma taką wolę, to może uczcić, uhonorować śmierć jej brata marszem milczenia, natomiast chyba jakieś dalsze rozruby nie są tutaj najlepszym sposobem na uhonorowanie tej tragedii. Czy 21-latek był wcześniej karany? 21-latek, czyli pokrzywdzony, był wcześniej dwukrotnie karany. W tym roku, to znaczy w przyszłym roku, czyli w 2016, był karany za groźbę, ale też był karany za dwa rozboje. Panie prokuratorze, wcześniej pan wspomniał, że drugi mężczyzna może usłyszeć zarzut związany z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czyli to można mniemać, że też był jakiś, nie wiem, drugi nóż na przykład? Nie, to chodzi, że ta druga osoba uczestniczyła w bójce, w której ten nasz podejrzany użył noża. A miała nóż ta osoba? Nie. Nóż miała, według naszych ustaleń, nóż miała tylko osoba, która jest teraz podejrzanym, czyli obywatel Tunezji. Wiemy, że o godzinie 18 będzie w katedrze msza święta w intencji świętej pamięci Daniela. Tutaj mówił pan, że siostra apelowała o spokój i jeżeli ktoś chce go uczcić, to może wziąć udział w marszu milczenia, tak? Czy taki marsz jest tutaj organizowany? Coś będzie wieczorem? Ja nic o tym nie wiem, tylko przekazuję jakby słowa, które mi przekazała siostra zmarłego. Taka jakby była jej uwaga, że jeżeli już chodziło o wczorajsze zdarzenia, że wczoraj zamiast tych zdarzeń, które odbyły się na Armii Krajowej, zamiast tego mógł być po prostu marsz milczenia. Ale to tylko przekazuję nie swoje słowa, tak naprawdę bez upoważnienia, ale tak powiedziała mi ta pani. Dziękuję bardzo. A jaka jest postawa tego oskarżonego, podejrzanego? Czy on coś skruchę wyraził, czy on żałuje? Jaką się zachowuje, jaki stan psychiczny z tym człowiekiem? Czy on wie, co zrobił? Na razie nie chciałbym przed czynnościami, które przeprowadzi prokurator, wypowiadać się na temat stanowiska tego pana co do zarzutu, co do zbrodni, o jaką jest mu zarzucana. Myślę, że tego typu kwestie możemy skomentować później, już w momencie, kiedy skierujemy wniosek o tymczasowe aresztowanie do sądu. A czy oni próbowali udzielić pomocy temu człowiekowi, sprawcy? Z naszych ustaleń wynika, że nie próbowano udzielić pomocy pokrzywdzonemu ze strony właśnie sprawców. Wręcz mamy niektóre ustalenia wskazujące na to, że sprawcy wrócili na miejsce zdarzenia i udawali, że sami nie wiedzą, co się stało i rozpytywali ludzi właśnie o informacje, co też w tym miejscu takiego się zdarzyło. A kto jemu pomocy udziela temu Danielowi? Inne osoby? Czy już on już nie miał szans? Z naszych informacji wynika, że ciosy były zadane w takie newralgiczne okolice, że zgon nastąpił praktycznie bezpośrednio po zadaniu tych ciosów. Dziękuję bardzo, dziękujemy. Mogą być w każdej chwili. Po prostu pan do nas wyjdzie, tak? Tutaj... Może jeżeli się będzie taka potrzeba, to wejdzie. No myślę, że jest potrzeba. Dziękuję bardzo. Bartoszu, dzień dobry. Prokuratura nie wyklucza postawienia kolejnych zarzutów. Komu tym razem? Drugi zarzut, czyli zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Tutaj prokuratura chce postawić ten zarzut drugiemu obcokrajowcowi, który właśnie wdał się w tę bójkę. Ja Państwu tylko przypomnę, że 21-letniego mieszkańca Ełku zaatakowało dwóch cudzoziemców. Był to kucharz i właściciel restauracji. Jeden właśnie z nich zadał te dwa śmiertelne ciosy, ale był też drugi, który brał udział w tej bójce i temu drugiemu prokuratura również chce postawić zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sprawca, czyli ten, który dokonał tego zabójstwa, dzisiaj już złożył, wczoraj złożył bardzo obszerne wyjaśnienia, o których dzisiaj na konferencji prasowej dosłownie pół godziny temu mówił prokurator rejonowy Wojciech Piktel. Obywatel Tunezji złożył wyjaśnienia i choć werbalnie najpierw się nie przyznał do zarzuconego mu czynu, to później jednak w swoich wyjaśnieniach potwierdził fakt, że w tej szamotaninie z pokrzywdzonym użył noża, który zabrał po prostu ze swojego miejsca pracy.
w swoich wyjaśnieniach podawał na pewien taki wątek, który się zdarzył w tym barze. Pewna rzecz, która trochę zaiskrzyła atmosferę panującą w tym barze, ale jeszcze chcielibyśmy to zweryfikować, sprawdzić, czy rzeczywiście tam doszło do, można powiedzieć w cudzysłowie, jakiejś takiej no, zaczepnej postawy. Tutaj prokurator mówi wprost, że musi być zachowana cała ścieżka, jeśli chodzi o tego rodzaju sprawy. Wiemy na pewno, że w noc sylwestrową już zostały postawione zarzuty temu Tunezyjczykowi na podstawie artykułu 308 Kodeksu Postępowania Karnego. On już usłyszał zarzuty. Teraz czekamy na sekcję zwłok, która jest bardzo ważna w tej sprawie. No i oczywiście dalej będzie kolejne przesłuchanie tego obcokrajowca i potem będzie skierowany wniosek do sądu o areszt tymczasowy. Wniosek do sądu zostanie skierowany także wobec drugiej osoby, która uczestniczyła w tej szarpaninie ze skutkiem śmiertelnym. To druga osoba, również obcokrajowiec. On na razie jest w charakterze świadka, ale on też został tutaj już przesłuchany. Co jest pewne, co tutaj podkreślał prokurator podczas tej konferencji prasowej, to pewna taka znieczulica, która miała miejsce na tej właśnie ulicy tego feralnego wieczora. Chodzi o to, że dwóch właśnie obcokrajowców, którzy zaatakowali Daniela, mieszkańca Ełku, który otrzymał te dwa śmiertelne ciosy, wrócili po wszystkim do swojego lokalu i zachowywali się tak, jakby w ogóle nic się nie wydarzyło. Także można powiedzieć, że no tutaj ta noc była bardzo tragiczna. Czekamy wszyscy na finał całej tej sprawy. Tutaj już w Ełku pojawiają się słuchy, że wieczorem mają odbyć się ponowne jakieś zamieszki, mają przyjechać kibice. No różne wersje krążą po Ełku. Także my tutaj na miejscu relacjonujemy dla Państwa i czekamy przede wszystkim na sekcję zwłok, która naprawdę bardzo dużo wyjaśni w tej sprawie. To Bartosz Gołębiowski, a warto przypomnieć, że wczoraj również ludzie wyszli na ulicę. To była pokojowa manifestacja, która przerodziła się jednak w zamieszki. W sumie zatrzymano 28 osób, a my teraz już sprawdzamy, jak sytuacja wygląda przed lokalem gastronomicznym, gdzie doszło do tej tragedii i zamieszek. Na miejscu jest Anna Kubik. Aniu, jak wygląda sytuacja? Czy policja nadal jest na miejscu? Tak, policjanci nie odjeżdżają z tego miejsca. Pojawili się tutaj wczoraj około godziny 10 i cały czas są obecni, są w okolicach tego lokalu. Kilka patroli oczywiście jest tutaj na miejscu, ale także dodatkowe patrole kontrolują okolice, możemy mówić same centrum miasta. Ta obecność policji przede wszystkim ma zapobiec niszczeniu mienia, no bo jakby nie było, restauracja ma swojego właściciela. Policjanci wiedzieli o tym, że mieszkańcy mogą chcieć, można to nazwać wręcz odwetem, w odwecie zniszczyć lokal, przed którym doszło do tragedii w trakcie Sylwestra. Tak też się stało w momencie, kiedy część mieszkańców zaczęła rzucać kamieniami w lokal, wybijała szyby. Od tego momentu rozpoczęły się te zamieszki, po których 28 osób zostało zatrzymanych. Po ponad 10 godzinach tych zamieszek, mimo apeli policji, mieszkańcy nie rozchodzili się. Dopiero około godziny 22 sytuacja wydawała się być opanowana. Mieszkańcy powoli rozchodzili się do swoich domów. Pojawiały się także apele, takie jak ten apel prezydenta miasta. Apele pomogły, widać, bo wczoraj o 22 było spokojnie już i myślę, że warto zaapelować i apeluję do rozsądku i mądrości wszystkich mieszkańców Ełku, żeby w obliczu tej tragedii, która się wydarzyła, zabójstwa, spokojnie dać pracować policji i policja będzie starała się wyjaśnić profesjonalnie sprawę, ukarać wszystkich tych, którzy dopuścili się zabójstwa. I uważam, że tak powinno się stać, ale też jest ważne, żeby mieszkańcy Ełku, 60 tysięcy obywateli, czuło się bezpiecznie w tym czasie, dlatego otrzymałem zapewnienie od pana ministra Zielińskiego o tym, że to wsparcie, jakiego będziemy potrzebowali, tyle sił, ile będzie potrzeba, zostanie tutaj skierowane, tak żeby mieszkańcy Ełku czuli się bezpiecznie.
co ważne, teraz ulica Armii Krajowej, gdzie doszło do tego tragicznego zdarzenia, jest już przejezdna. Mieszkańcy swobodnie mogą korzystać z chodników. Kierowcy mogą tędy przejeżdżać, ale właśnie te dodatkowe patrole policji to przede wszystkim działania prewencyjne, tak by więcej tutaj do zamieszek nie dochodziło. Kolejna już osoba została doprowadzona do prokuratury w związku z zabójstwem 21-letniego Daniela. Wcześniej zarzut zabójstwa usłyszał 26-letni Tunezyjczyk, a do tej tragedii, przypominamy, doszło podczas szarpaniny w noc sylwestrową. Przed prokuraturą rejonową jest Bartosz Gołębiowski. Bartoszu, jakich kroków możemy spodziewać się w najbliższych godzinach? W najbliższych godzinach możemy oczywiście spodziewać się przesłuchania tej drugiej osoby, a tą drugą osobą jest właściciel tego lokalu i on został doprowadzony tutaj dosłownie przed chwilą. Ten właściciel jest na razie w charakterze świadka, bo on, jeśli oczywiście będzie postawiony mu zarzut, to oczywiście za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. I tutaj za taki czyn, za takie przestępstwo jest kara 10 lat pozbawienia wolności. Ta osoba została dosłownie kilka minut temu doprowadzona do prokuratury, a jeśli już o prokuraturze mowa, to tutaj kilka godzin temu wypowiadał się na specjalnej konferencji prasowej prokurator rejonowy, prokurator Pichtel, który mówił m.in. o przesłuchaniach. Posłuchajcie Państwo, co jeszcze miał do powiedzenia w tej sprawie. Obywatel Tunezji złożył wyjaśnienia i choć werbalnie najpierw się nie przyznał do zarzuconego mu czynu, to później jednak w swoich wyjaśnieniach potwierdził fakt, że w tej szamontaninie z pokrzywdzonym użył noża, który zabrał po prostu ze swojego miejsca pracy. W swoich wyjaśnieniach podawał na pewien taki wątek, który się zdarzył w tym barze, pewna rzecz, która trochę zaiskrzyła atmosferę panującą w tym barze, ale jeszcze chcielibyśmy to zweryfikować, sprawdzić, czy rzeczywiście tam doszło do, można powiedzieć w cudzysłowie, jakiejś takiej zaczepnej postawy. Przesłuchania w tej sprawie oczywiście będą prowadzone, ale my wszyscy tutaj z niecierpliwością czekamy na bardzo ważny dokument. To oczywiście wyniki sekcji zwłok. Cały czas ich nie mamy, czekamy. Od tych wyników zależy dalsze oczywiście postępowanie, przesłuchiwanie i wniosek o tymczasowy areszt. A ze mną pan prezydent Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam. Jak pan ogólnie ocenia to wszystko, co się dzieje w Ełku, tą wielką eskalację zła, jaka przetacza się przez ulicę na początku nowego roku? Oczywiście wszyscy jesteśmy wstrząśnięci z tym, co się wydarzyło w Ełku, współczujemy rodzinie, ale dla nas najważniejsze jest w tej chwili, żeby zachować bezpieczeństwo na ulicach miasta, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Stąd nasze apele i prośby o wsparcie policji z zewnątrz. Takie wsparcie otrzymaliśmy. Jesteśmy w kontakcie z panem ministrem Zielińskim. Za chwilę mam spotkanie z komendantem wojewódzkim policji. Wczoraj o 22:00 uspokoiła się sytuacja. W tej chwili jest spokojnie, ale wspieramy policję, wspieramy Straż Miejską i inne służby. Pomagamy też rodzinie zmarłego w tych wszystkich czynnościach, jakie tutaj się dzieją. No i przede wszystkim apeluję wraz z rodziną zmarłego, zabitego Daniela o to, żeby kierować się rozsądkiem, mądrością i zachować spokój, bo tego spokoju potrzeba policji, prokuratorze, żeby postawić akt oskarżenia, wyciągnąć, surowo ukarać tych, którzy zabili młodego człowieka, ale też nam zależy na tym, żeby było bezpiecznie w mieście i o to wraz z rodziną apeluję. Panie prezydencie, tutaj już niedługo przed nami zmrok, noc i tutaj już wiele osób zastanawia się, czy w Ełku znowu będzie niebezpiecznie. Niebezpiecznie było w tamtym miejscu. Wczoraj mieliśmy szczególną sytuację, zabójstwo w noc sylwestrową, nowy rok. Wiemy, co się dzieje w Europie, dochodzi do zamachów terrorystycznych, stąd być może te emocje, ale złe emocje niczemu nie służą. Dlatego my chcielibyśmy prosić o zachowanie spokoju. Do tej pory nie dochodziło do tego typu akcji. W Ełku nie ma wielu obcokrajowców pochodzenia arabskiego. Zdarzył się jeden incydent kilka miesięcy temu, natomiast myślę, że zbieg tych okoliczności wszystkich spowodował tą eskalację wczoraj, ale myślę, że musimy kierować się mądrością, bo jej nie może nam zabraknąć w tych najbliższych chwilach. Tutaj prokurator kilka godzin temu mówił, że rodzina, w szczególności siostra zmarłego Daniela, apeluje o spokój. O 18:00 będzie również msza w katedrze, nie tylko o spokój duszy Daniela, ale także o spokój w mieście. Bardzo potrzebujecie tego spokoju, rozumiem, tak?
Spokoju potrzebujemy, potrzebujemy też bezpieczeństwa, to jest podstawowa nasza potrzeba. Jestem w kontakcie z siostrą, która była dzisiaj u mnie, za chwilę też będzie. I za moim pośrednictwem też apeluję do wszystkich o to, żeby w spokoju dać przygotować się rodzinie do pogrzebu, a te wszystkie protesty, te negatywne emocje niczemu dobremu nie służą i chciałbym prosić o ten pokój i spokój. Dziękujemy za rozmowę. Jak Państwo słyszeli, prezydent Ełku wraz z rodziną zmarłego Daniela apelują o spokój. My również tutaj z dziennikarzami z innych redakcji jesteśmy na miejscu i śledzimy te wszystkie wydarzenia, ale nie ukrywamy, że spokój w Ełku by się przydał, bo gdziekolwiek podejdziemy, pytamy mieszkańców, to wszyscy bardzo są przejęci tą całą sytuacją, no i nie wyobrażali sobie takiego początku roku. Ełki, Bartosz Gołębiowski, dziękuję Ci bardzo. Do tych tragicznych wydarzeń w Ełku odniósł się również minister Mariusz Błaszczak, który na antenie Polskiego Radia podkreślał, że Polska jest bezpiecznym krajem, a wobec winnych zostaną wyciągnięte konsekwencje. Zatrzymani są ci, którzy dopuścili się tego morderstwa. Z całą pewnością jeden spośród czterech osób zatrzymanych to morderca. Również zatrzymane są osoby, które dopuściły się czynów chuligańskich, niszczenia mienia. Wszystko w ręku wymiaru sprawiedliwości. Jest spokojnie w Ełku. Policja czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców. Chcę podkreślić, że zostaną wyciągnięte konsekwencje. To wymiar sprawiedliwości. To jest jego zadanie wobec tych, którzy dopuścili się zamordowania 21-letniego młodego człowieka, ale także wyciągnięte zostaną konsekwencje wobec tych, którzy dopuścili się naruszenia porządku publicznego, czynów chuligańskich. Chciałem podkreślić, że w Polsce jest bezpiecznie w porównaniu z tym, co dzieje się czy u naszych zachodnich sąsiadów, czy z tym aktem terroryzmu, do jakiego doszło w Turcji, gdzie zginęło 39 osób. Polska jest krajem bezpiecznym. Przed lokalem, gdzie doszło do tragedii, wczoraj miały miejsce zamieszki. Protestujący starli się z policją. Teraz na miejscu jest spokojnie. Na tą sytuację na bieżąco śledzi nasza reporterka Natalia Karapuda. Natalio, czy policja jest na miejscu i nadzoruje cały czas to miejsce? Policja nieustannie jest na miejscu, pojawiają się tu radiowozy, pojawiają się tu także policjanci. Jak Państwo widzą za moimi plecami, tutaj na razie jest spokojnie. Przychodzą ludzie, zapalają znicze, przychodzą nawet ludzie z małymi dziećmi. Te dzieci pytają się, w którym miejscu zginął ten młody mężczyzna. Na razie panuje tu względny spokój, ale ze mną jest rzecznik policji w Ełku, Agata Kuligowska-Denałęcz. Proszę powiedzieć, ilu policjantów zabezpiecza w tym momencie miasto? W tej chwili w Ełku pracuje kilkudziesięciu policjantów. Oczywiście są to policjanci, którzy patrolują tutaj to miejsce, w którym się obecnie znajdujemy, a także policjanci, którzy patrolują wszystkie ulice naszego miasta i powiatu. Także czuwamy nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego miasta. Czy wy obawiacie się tego, że po południu może dojść do sytuacji podobnych, jakie miały miejsce wczoraj, że znowu rozpoczną się tutaj zamieszki, burdy z policją? Policjanci są na miejscu, obserwujemy, co tutaj się dzieje i będziemy reagować adekwatnie do sytuacji. Ale apelujemy tutaj do mieszkańców Ełku, żeby nie przychodzić w to miejsce, nie zaogniać niepotrzebnej agresji, bo to naprawdę nie służy niczemu dobremu. Tutaj oczywiście doszło do tragedii, ale wszelkie agresywne zachowania naprawdę nie mają żadnego sensu. Wczoraj ten konflikt tutaj narastał. Mieszkańcy, którzy tutaj przyszli niby zamanifestować swój sprzeciw przeciwko tej sytuacji, starli się z policją. 28 osób zostało zatrzymanych. Co z tymi osobami teraz? Z tymi osobami teraz policjanci wykonują czynności. Część z tych osób usłyszała już zarzuty za czynny udział w zbiegowisku i atak na mienie i inne osoby. Jest to czyn zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności. Dostaliśmy także informację o tym, że zostało zniszczone mieszkanie, które wynajmowali ci obcokrajowcy pracujący w tym barze kebab. Czy rzeczywiście miała miejsce taka sytuacja? Policjanci dzisiaj otrzymali informację, że doszło do włamania i zniszczenia mieszkania, które wynajmowane było przez osoby zatrzymane. Na miejscu w tym mieszkaniu policjanci przeprowadzili oględziny, zabezpieczyliśmy ślady i ustalamy wszelkie okoliczności tego zdarzenia.
Dziękuję bardzo. Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Ełku Agata Kulikowska-Denałęcz. No tutaj, jak Państwo słyszą, wszyscy apelują o ten spokój, który niezwykle w Ełku jest potrzebny, bo rzeczywiście to, co Bartek wcześniej podkreślał, mieszkańcy nas zaczepiają i mówią, że im taka rzecz, jak ta, która się stała, nie jest potrzebna, to całe zamieszanie medialne. Ja przypomnę jeszcze też to, że o godzinie 18 w katedrze świętego Wojciecha odprawiona zostanie msza.